Kolejne zadanie, ominięcie przeszkody. Pamiętajmy, przeszkodę, dwukrotny przejazd, zatrzymania to wykonujemy i przynajmniej 50 na godzinę. I jeszcze raz. I proszę bardzo, zgaśnięcie motocykla jest to drugi błąd i skończyłoby się negatywnym wynikiem egzaminu. Kolejne zgaśnięcie motocykla, trzeci błąd. Ruszenie bez upewnienia się o możliwości rozpoczęcia jazdy, czwarty błąd. Wracamy sobie z powrotem do pozycji początkowej i ominięcie przeszkody po raz drugi. Chciałem zauważyć, że zgaśnięcie motocykla spowodowało to, że kursant się denerwuje, stresuje, jest kolejne zgaśnięcie motocykla, brak upewnienia się o możliwości rozpoczęcia jazdy. I jedziemy. I super. Wracamy do pozycji początkowej, rozpędzamy się i na machnięcie ręką będzie zatrzymanie awaryjne. Jak powiem, że proszę się zatrzymać.